13 dzień sierpnia, Tomasz Antkus, witam i zapraszam na raport. A w dzisiejszym wydaniu zobaczą Państwo m.in. bójka w centrum Katowic. Poszkodowana została kobieta. Tragiczne zdarzenie na torach w Rybniku. W niedzielę odbędą się szczepienia w parafiach. 33-latek na ulicy Mariackiej w Katowicach w środku dnia pobił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała mężczyznę w rejonie bramek na autostradzie A4. Próbował on wyjechać za granicę, żeby uniknąć ewentualnych konsekwencji. Ulica Mariacka w Katowicach to jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście. To tutaj mieszkańcy spędzają swój wolny czas w restauracjach czy ogródkach. Niestety nie wszystkie spotkania czy imprezy kończą się dobrze. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak przy ulicy Mariackiej dochodzi do utarczki słownej między mężczyzną i kobietą. W pewnym momencie podpity agresor atakuje kobietę, a następnie uderza ją prosto w twarz i kopie. Nikt ze świadków zdarzenia jednak nie zadzwonił w tej sprawie na policję. To było rzeczywiście bardzo bulwersujące dla opinii publicznej wydarzenie. Miało miejsce w całym centrum Katowic na ulicy Mariackiej, dokładnie 25 lipca. Tam doszło do pobicia kobiety. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a my o tym pobiciu tak naprawdę dowiedzieliśmy się kilkanaście godzin po zdarzeniu. Dopiero od rodziny, kiedy rodzina zorientowała się, że to właśnie ich krewna została przewieziona do szpitala. Dzięki monitoringowi mundurowemu udało się dotrzeć do świadków zdarzenia i ich przesłuchać. Na tej podstawie policjanci wytypowali osobę, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Ustalili, że to może być mężczyzna, który ma związek ze środowiskami pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn. No i rzeczywiście to się potwierdziło, ale to zatrzymanie nie było takie proste, ponieważ trwało, próbowaliśmy go zatrzymać od 2 tygodni, niestety on uciekał. To, że przekazywaliśmy informację mediom, że poszukujemy tego człowieka, to również działa w dwie strony. Ten mężczyzna miał też taką świadomość i celowo ukrywał się przed nami, zmieniał swoje miejsce pobytu. W końcu jednak policji udało się zatrzymać mężczyznę w pobliżu bramek autostrady A4 w Brzęczkowicach. Mężczyzna, wiemy, że próbował wyjechać za granicę, ale co ciekawe, nie kierował swoim pojazdem, ale skorzystał z serwisu proponującego wspólne przejazdy i był pasażerem, więc ogromne zdziwienie zarówno tego mężczyzny, jak i kierowcy, który zaproponował mu i z którym dogadał się na wspólną podróż. Mężczyzna został zatrzymany, wczoraj usłyszał zarzuty, zarzut usiłowania zabójstwa, no i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja apeluje, aby powiadamiać o takich sytuacjach jak najszybciej. Katowice to ogromne miasto, któremu towarzyszy mnóstwo wydarzeń, więc ruch w szczególności w weekendy jest ogromny. Katowiccy mundurowi codziennie podejmują średnio 220 interwencji. Tragedia w Rybniku. Pod pociąg padł 27-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, prawdopodobnie była to próba samobójcza. Kolejna śmierć na torach. Kilka dni temu informowaliśmy, że do śmiertelnego wypadku z udziałem pociągu doszło w Chorzowie. Wczoraj dramatyczny w skutkach wypadek miał miejsce także w Rybniku. Informację otrzymaliśmy o godzinie 21:55 od maszynisty składu pociągu relacji Bielsko-Biała-Wrocław. Z relacji maszynisty wynikało, że mężczyzna przed stacją PKP Rybnik-Piaski wtargnął przed nadjeżdżający pociąg. Mężczyzny nie udało się uratować. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili, że maszynista oraz kierownik pociągu byli trzeźwi. Natomiast mężczyzna, który zginął, był to 27-letni mieszkaniec Rybnika. Prawdopodobnie mogła to być próba samobójcza. Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Wojewoda Śląski i Archidiecezja Katowicka zapraszają na szczepienie w niedzielę 15 sierpnia. Będzie można skorzystać z mobilnych punktów szczepień, które zostaną zorganizowane w ponad 40 wyznaczonych parafiach. W niedzielę kolejna akcja szczepień. Tym razem mobilne punkty pojawią się w 40 parafiach. Mamy poparcie tych najwyższych władz kościelnych, czyli mówimy tutaj o arcybiskupach i biskupach dekanatów w całym województwie. Dzięki temu właśnie te 140 parafii zostało wyznaczonych, no i włączyły się w akcję. Środowiska kościelne na początku akcji szczepień nie były przychylnie nastawione do podawania preparatów niektórych producentów. Wątpliwość miał budzić skład i sposób produkcji szczepionek. Dziś w liście do wiernych arcybiskup Wiktor Skworc wyjaśnia, że mając na uwadze działania prozdrowotne, opinie medycznych autorytetów, a także dramatyczne świadectwa osób, które zmagały się w ostatnich miesiącach z koronawirusem, wspólnota lokalnego kościoła pozytywnie odpowiada na prośbę wojewody śląskiego i włącza się w akcję szczepień przeciw COVID-19. Pandemiczne i myślę, że ta decyzja powinna się spotkać, mam nadzieję. Oczywiście zdania na temat szczepionek są bardzo różne, nie chciałem też w to wchodzić, ale, no, ale to jest taka próba, takie właśnie otwarcie też drzwi, możliwości, stworzenia takich możliwości, bo są przestrzenie, bo są jakieś salki katechetyczne, domy parafialne, które można w ten sposób wykorzystać. No i myślę, że jak najbardziej to też jest naszą rolą, żeby w ten sposób pomagać. Pełna lista mobilnych punktów szczepień jest dostępna na stronie Archidiecezji Katowickiej. Prokuratura w dalszym ciągu gromadzi dowody i przesłuchuje świadków wypadku, który miał miejsce przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Zginęła w nim 19-latka ze Świętochłowic przejechana przez autobus. Kierowca usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa dwóch osób. Prokuratura nadal sprawdza i gromadzi dowody w sprawie wypadku, do którego doszło ostatniego lipca bieżącego roku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Przypomnijmy, że przy przystanku autobusowym na środku drogi doszło do bójki. W sam środek awantury w pewnym momencie wjechał kierowca autobusu. Na miejscu zginęła 19-letnia kobieta. Kierowca usłyszał zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa dwóch innych osób. Po tym zdarzeniu niepewnie za kółkiem poczuli się inni kierowcy, ponieważ zaczął wylewać się na nich hejt. Obojętni wobec tej sprawy nie pozostali policjanci. Rzeczywiście otrzymywaliśmy takie sygnały, że też kierowcy otrzymują taką zwrotkę o tym, że no mogą czuć się zagrożeni, że gdzieś tam ktoś sygnalizował, że jest niezadowolony z ich usług i to ma związek oczywiście z tym zdarzeniem. Dlatego też w ten rejon, tak samo jak w rejon ulicy 3 Maja, czy Rynku, czy ulicy Mariackiej, tych wszystkich miejsc, gdzie ludzie się spotykają i właśnie w porze takiej wieczorowej, nocnej jest tych ludzi znacznie więcej. To nie tylko są właśnie mieszkańcy, ale też osoby przyjezdne do Katowic. Tych patroli można zauważyć więcej. Są to zarówno wzmocnione patrole piesze, mundurowych jest więcej, jak i patrole zmotoryzowane oraz policjanci z psami patrolowo tropiącymi. Po kilkunastu dniach od startu akcji szczepanek ilość osób zaszczepionych w sosnowieckim autobusie liczona jest już w setkach. Wraz ze szczepionką przeciwko COVID-19 na wszystkich czeka niespodzianka. Szczepanek już od kilkunastu dni przemieszcza się ulicami Sosnowca. Autobus, w którym można zaszczepić się jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Kruszyliśmy z akcją szczepień wyjeżdżając autobusem, który posiada jednorazową szczepionkę ze sobą. Praktycznie do wszystkich dzielnic miasta i tych bardziej odległych i bliskich. Jesteśmy w parkach, w centrum miasta. Od startu akcji ilość osób zaszczepionych w sosnowieckim autobusie liczona jest już w setkach. Przez ostatnie 2 tygodnie zaszczepiliśmy blisko 800 osób. Myślę, że jest to duże udogodnienie dla mieszkańców, tak żeby móc zaszczepić się nie opuszczając swojej dzielnicy, tak, tylko móc po prostu wyjść na zakupy i przy okazji zaszczepić się. Na zaszczepionych czeka niespodzianka. Tak, to jest forma promocji cały czas. Pamiętajmy, że autobus jest formą promocji szczepień i ta nagroda jest w postaci ziółek doniczkowych. Jest to mięta, lubczyk, w tej chwili mamy nawet papryczki. Szczepienia wykonywane są przez personel medyczny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Każdy się może zaszczepić, każdy kto ma e-skierowanie dostępne w systemie. Mamy oczywiście komputer w autobusie, w którym jesteśmy w stanie sprawdzić. Każda osoba również powinna mieć dowód osobisty lub inny jakiś dokument tożsamości i praktycznie biorąc to wszystko, wypełniamy ankietę, szczepimy się. Ja myślę, że będziemy to kontynuować, dopóki będzie zainteresowanie. Także jeżeli zainteresowanie będzie spadać, to powiedzmy, że zrobimy sobie tydzień przerwy, a po tygodniu pod koniec sierpnia ruszymy z powrotem, tak żeby ten koniec wakacji również no, jak gdyby tym akcentem szczepionkowym zaznaczyć. Rozkład jazdy szczepanka na najbliższe dni można sprawdzić na stronie Sosnowieckiego Magistratu. Dodatkowo w autobusie funkcjonuje punkt Narodowego Spisu Powszechnego, a pracownicy urzędu chętnie pomogą wszystkim zainteresowanym w spisaniu się. Katowice płacą za jazdę na rowerze. Złotówki można wykręcić jeżdżąc po katowickich lasach i dokumentując swoje rowerowe przejażdżki na filmiku. Milionów się nie zarobi, bo za kilometr przejechanej trasy Mosir płaci złotówkę. Ale nie o dorabianie przecież w tym wszystkim chodzi. Katowice, mało kto wie, że ponad 40% powierzchni stolicy województwa śląskiego stanowią lasy. A lasy to tak naprawdę największy, najlepszy obiekt sportowy, jaki można sobie wymarzyć. W mieście chcą zachęcić mieszkańców i odwiedzających miasto do tego, aby lasy odwiedzać na rowerze. No i żeby zainteresować tym tematem Katowiczan, wymyśliliśmy, że chcielibyśmy szereg tych tras po prostu sfilmować. I do tego filmowania chcielibyśmy zaprosić katowiczan. Za każdy przejechany kilometr w tym lesie z włączoną kamerą chcielibyśmy zapłacić złotówkę. Przesłane firmy mają pomóc w stworzeniu mapy tras rowerowych przebiegających przez katowickie lasy. Półmetek wakacji już za nami. Nad bezpieczeństwem nad wodą ciągle czuwają ratownicy. To właśnie oni przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dzieci, młodzież oraz dorośli. Każdy musi pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To właśnie ich przestrzeganie pozwoli, by wakacyjny odpoczynek był bezpieczny. Wypoczynek nad wodą to przyjemnie spędzony czas. Musimy jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Wszędzie się kąpiemy tam, gdzie są ratownicy, czyli są to miejsca wyznaczone, sprawdzone, gdzie jest łagodne zejście, nie ma żadnych uskoków, żadnych niespodzianek. Wydawane przez ratownika wodnego polecenia traktujmy poważnie i stosujmy się do nich. Pomimo tego, że półmetek wakacji już za nami, przestrzeganie przedstawionych w filmie zasad zdecydowanie zwiększy nasze bezpieczeństwo podczas odpoczynku nad wodą. Nie znasz zbiornika i jego dna, nie skacz do wody. Każdy skok na nieznaną wodę grozi urazem kręgosłupa. Zbyt długie przebywanie na słońcu jest również niebezpieczne, szczególnie dla małych dzieci i seniorów. Kiedy byśmy gwałtownie skoczyli do wody, może dojść do tak zwanego szoku termicznego. Warto pamiętać, aby zabezpieczyć swoje rzeczy przed potencjalnymi złodziejami. Warto obserwować także pogodę. Jeżeli są burze, wyładowania atmosferyczne, jakieś silne opady deszczu, wiatry, silne prądy wsteczne, wysoka fala, jak również ograniczona widoczność. Gdyby się nagle pojawiła nad wodą mgła, ratownicy nie byliby w stanie kogoś dojrzeć i również w takich momentach jest wywieszana czerwona flaga. Jest to całkowity zakaz kąpieli. Dzieci powinny korzystać z wody tylko pod nadzorem dorosłych. Dla służb mundurowych wakacje oznaczają najczęściej pełne ręce roboty. Tylko w lipcu w akwenach wodnych utonęło 78 osób. Mikołów, Będzin, Bytom, Tychy, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Będzin, Żywiec. To nieliczne miejsca w województwie śląskim, w których doszło do utonięć. Policja apeluje, aby odpoczynek nad wodą był przyjemny, musi być bezpieczny. Lipiec i sierpień to czas wakacyjnych urlopów i wyjazdów. Część osób upalne miesiące będzie spędzać poza miejscem zamieszkania. Zanim jednak wyjedziemy, warto poświęcić czas na odpowiednie zabezpieczenie mienia. Kiedy jesteśmy na urlopie, złodzieje nie mają wakacji. To dla przestępców idealny czas, aby pozbawić rodziny dorobku życia. Dlatego zanim wyjedziemy z domu na upragniony urlop, warto zadbać o to, by po powrocie z wakacji nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka. Przed wyjazdem zadbajmy m.in. o to, żeby ci potencjalni przestępcy nie wiedzieli, że dany dom, dane mieszkanie będzie puste, czyli po prostu nie afiszujmy się tym ogólnie w internecie, na portalach społecznościowych, nie informujmy o tym, że wyjeżdżamy, że w tym i tym okresie nas nie będzie. Taka informacja w połączeniu z kontem, na którym znajdziemy lokalizację danego domu, danego mieszkania, to jest gotowy adres dla potencjalnych przestępców po to, aby się po prostu włamać. Warto poprosić także zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, pozostawiając jej numer telefonu, pod którym w każdej chwili będzie mogła się z nami skontaktować. Niezawodny będzie w tym przypadku życzliwy sąsiad. Warto poprosić, aby zerknął na nasze mieszkanie czy dom podczas naszej nieobecności. Bardzo tutaj pomaga życzliwy sąsiad bądź członek rodziny, który po prostu tego naszego domu, naszego mieszkania dogląda, wyciąga pocztę zalegającą w skrzynce, co również może być sygnałem dla potencjalnych włamywaczy, że w takim domu, w takim mieszkaniu od dawna nikogo nie ma. Także to są te podstawowe zasady bezpieczeństwa. Jeśli jednak ktoś wykorzystał nieobecność właścicieli w domu, warto od razu wezwać policję. Jeśli wrócimy z wakacji i będziemy mieli podejrzenie, że do naszego domu, naszego mieszkania niestety, ale ktoś się włamał, to absolutnie nie wchodźmy do tego budynku, tylko od razu wezwijmy policję. Chodzi przede wszystkim o to, że jeśli faktycznie doszło do tego włamania, to policjanci nie będą wtedy mieć zatartych przez nas śladów, zniszczonych śladów, którzy ci przestępcy, ci włamywacze pozostawili. Poza tym być może w takim lokalu jeszcze ktoś przebywa, jakiś przestępca. Wtedy zdecydowanie bezpiecznie, jeśli zatrzyma go policja. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale warto pamiętać, że sami możemy zminimalizować jego ryzyko. W tym tygodniu w ramach programu Czas na wakacje odwiedziliśmy Czeski Cieszyn. To urokliwe miasto pozwala wszystkim odwiedzającym na różny sposób spędzić wolny czas. Czeski Cieszyn, miasto położone we wschodniej części Czech przy granicy z Polską, w kraju morawsko-śląskim w powiecie Karwina, na Pogórzu Śląskim. Wiele osób zna je tylko ze słyszenia, a warto poznać je samemu, gdyż ma dużo do zaoferowania, a wiele atrakcji można znaleźć tu za granicą. Ogród Dwóch Brzegów to jest projekt, który już na przestrzeni wielu lat się rozwija, jest taki długofalowy, też się łączy z kawiarnią Awion. Wychodząc od tej kawiarni możemy sobie zorganizować taką fajną albo przejażdżkę na rowerze, albo wycieczkę spacerując od Mostu Przyjaźni do Mostu Wolności. To jest most, przez który wiele lat można było tylko wyjeżdżać z Czech. Teraz oczywiście ten ruch odbywa się na Moście Wolności w obie strony. Ruch kołowy. No i Ogród Dwóch Brzegów. Mamy tam place zabaw, mamy tam ścieżki rowerowe, spacerowe. Mamy świetną Aleję Kasztanową, która potem ciągnie się jeszcze dalej właśnie od Mostu Wolności aż do parku Sikory. A dużo więcej ciekawostek odnośnie Czeskiego Cieszyna mogą zobaczyć Państwo już w sobotę o godzinie 9 w ramach programu Czas na wakacje z Telewizją TVT. Serdecznie zapraszamy. Dziś 13 w piątek. Niektórzy pełni strachu, inni z uśmiechem na twarzy reagują na tą wyjątkową datę w kalendarzu. A jak do sprawy podchodzą mieszkańcy naszego regionu, sprawdziła Kasia Siwczyk. 13 w piątek wszystko zdarzyć się może, ale 13 w piątek świat w różowym kolorze. Więc jak jest? Podchodzimy do sprawy serio, czy jednak trochę z przymrużeniem oka? Zapytaliśmy mieszkańców regionu. Co to za dzień? O Jezus Maria, lepiej tego nie mówić. Tragedia. Z żartem, nie wierzę w przesądy. Jest super, najlepszy dzień. Trzeba się uśmiechać, czy trzeba się bać? Nie, trzeba się uśmiechać. Miała Pani kiedyś pecha 13? Raczej nie. Zawsze był dobry dzień. Nie boję się, nie. Mieszkałam pod takim numerem i było dobrze. Dobrze, choć to jest dla mnie żart. Bardzo dziękuję. My się nie martwimy, ponieważ 13 to jest dla nas szczęśliwy dzień, a piątek dopiero. Spotykamy się zawsze na kawce. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy raport. A już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, a w nim rozmowa Kingi Amioły z księdzem profesorem Dariuszem Oko.